Dzisiaj jest 16 października, sobota. Dzisiaj ma być w miarę ciepły dzień, do 17-16 stopni. Trzeba było wcześniej wstać, gdyż po tej porze roku jest krótki dzień, jak wiadomo. Wstałem około 5.45, ale teraz już jest 6.30 i jadę na wyznaczony punkt, gdzie się umówiłem ze Zbyszkiem. No, przez cały tydzień pokazywało, że najładniejszy weekend ma być. No i wyjechałem i zaczyna padać. Mam nadzieję, że... No i co? Gdzie masz tą pogodę? Tomek! No co jest? No przecież ty mówiłeś, że pogoda... Nie, cały tydzień mówiłeś zarąbisty weekend. Wczoraj jeszcze patrzyłem, zero deszczu. Tak 10% ja może. Wiesz co, ale ja wieczorem patrzyłem, no. I właśnie rano miał być deszcz, nie? Delikatny, tu na szczegółowej, nie? Ale to... Ale ja ci coś powiem. Gorszy jest wiatr. Zobaczysz, wyjedziemy i nie będzie już padać. Już tutaj nie czuć, nie? Czy mi się wydaje?
Jak wyjdą? Piesek pilnuje. Teraz do nas poleci. Albo coś, nie wiem. Jakiś ośrodek, nie? Bo tam jest tablica, ale nie widzę tych napisów. Za malutkie, za daleko. Pizza Pub. Wrocław 75 R9. Wszędzie nie wszędzie, nad morzem masz 10. O kurde. Konkretnie zrobione. Proszę. A to by był oryginalny szlaban? Chyba nie, nie? Ale? Tylko powiem ci szczerze, czemu nie? Wygląda na stare. Urządzenie tak, ale sama rura. No nie wiem, kurde, zobacz, jest stare żeliwne. No co? Nie bój się. No cześć. Zobacz. Ale deski zmurszałe. Tylko mi nie obsikaj rowera. No! Wiesz co? Nie wolno? Gdzieś? Wszędzie, gdzie popatrzysz, masz stawy hodowlane. To jest hektaru wody. No, tutaj. Wiesz co? Nie parkujemy jeszcze? Jeszcze chcę coś ci pokazać. Pojedziemy, zanim jesteśmy jeszcze w ruchu. Co nieczynne? Gdzie? Gdzie pisze nieczynne? Co ty gadasz? Ja tu byłem zwykły dzień, to było. Nie straż mnie. Co? Chodź, chodź, pokażę ci najpierw coś. Mówi, że nieczynny? Jak ja tu byłem, to było otwarte normalnie, przecież dzisiaj jest sobota. Nie, na będzie, ale zobacz, jak czas, aby.
Poniedziałek, dzisiaj co jest? Sobota. 12 godzina. Patrz, o 12. O cholina. Która jest? Ej, ale... Co, dopompowujesz? Tam nie ma powietrza. Czas wstrzymany automatycznie. Ej, no. Cofniesz, chcesz moją czy masz pompkę? No daj swoją, zobaczymy. Ja moją tyle nie walnę. Jak nie? No nie. To co ty masz za pompkę? Ja mam do 12, a ty masz do 8, nie? Do 12. Ale ty masz za... Ej, wiesz co, poczekaj chwileczkę jak możesz. Nie wiem czy mi się wydawało. Przy czym rower? Nie rób. Obróć, czy ty nie masz coś bitego? Coś się świeciło ci w kole. A gdzie to? No mówię ci, kurde, zmienił. Weź go, nie tak, na bok, na nóżkę. Na nóżkę, o. No kurde, wypisz, wymaluj. Właśnie, co to jest? Nie, tam. Nie, coś białego, kurde. Tu, nie? Nałóż. No i... Mocno, tak? I no. To odciągnij do góry. No, dobra. Tak samo. Dobra. I żebyś nie wyginął, aby. Jest zegar. No tu niestety, więc tak kichowo trochę. Dobra, jedź. Masz ciasno, idzie czy nie? No puściło. Nawet 4 jeszcze nie ma. Ważne, żeby... Dygaj. Co ty, ja mam się pocić, kurde? Dygaj. Oszalałeś chyba. Jedną atmosferę mi nadygaj. No kurde. Bo no wiecie co? Ja mam ci pompować? Okulary mi zaparowały. Tam prosto? Nie ma żadnego przycisku. Ale gdzieś mi jedzenie pachnie. Jakieś. Nie? Czy czuję, nie? Ale to zamknięte jest. Przebieram to. Gdzie? Przebieram się. Ja dopiero tam.
dobre jedzenie mają? Znaczy mi zawsze smakuje. Tak? Witamy. Co jest, Bilu, nie możesz włożyć? Co? Nie możesz włożyć? Nie, tak zostawię. Od 12, nie? 12, tak. A my tu byli o której? O 10, nie? No. To my przejdziemy się jeszcze tam namilić. Ja tu byłem o innej porze. Ile zrobicie? No już teraz mamy setkę. No i teraz 60. 60 jeszcze nam tam dojdzie na pewno. 160 będzie jak nic. Idziemy na jedzenie, bo normalnie... Dziękujemy. Idziemy. Tu fasz, tu jest wyjście, też. Wszystko da radę. Nice, Miu. Ja mam? Proszę? Jaka prędkość średnia taka? Tam mi wyszła średnia prędkość 17-18 mniej więcej, więc z takim bagażem, w całości, ale ja miałem 5 sakw, do tego centralna, bo ja spałem na dziko, w lesie, w kampingach, 50 kilo prawie towaru wiozłem, nie? No i ja ważę 90, nie? A dzisiaj nam wyjdzie średnia 22. No, no ale to jest lepsze niż samochód. No. Również. Ale po poznańsku wydali, bo pyrki... No, tak jak, wiesz. Nie poleca dzika w mulaszu. Ja nie lubię dziczyzny, więc... Zmienił obiad. Dętka wymieniona. Fuś, fuś, on jest. Tak? Dzień dobry. Gdzie siadamy? Tu możemy gdzieś przy tym. Chodź tu gdzieś. Tu masz takie ładne te. Czy tam z brzegu? Z brzegu? No, obojętnie. Chodź tu na środku, żeby ładnie widzieć. Gdzie siadasz? No tam też masz. Ruszyłeś na rower, usiadłeś się? Do Bibla poszłem się, załatwiłem tak. No. Mówię, weszłeś do... Bo weszłeś na rower, ścisły się te flaczki i jazda. No mówię, nie ma żartów, no i bo...
Zbiniu? No. Ale temperatura już schodzi mocno. Ile? Szybko. No teraz już było 13 stopni. No ja mam 13 na licznik. Także schodzi szybciutko, teraz już szybko poleci. Tam gdzie 9. No. Żeby... Słońce już nie daje. Tak. Zresztą o tej porze roku to ma szybko zimno. Ja bardzo nie miałem ochoty zjechać. Bo on coś tam z tyłu patrzał, wiesz, coś mu latało. 111 km w 5 godzin 54 minuty. Tempo odcinka 3 minuty 22 sekundy na kilometr. Tu nie było w lewo? Czy prosto? Nie wiem. Szczerze nie wiem, a może prosto? Wiem, że gdzieśmy wyjeżdżali z lewej strony. No, mi się wydaje, Zbiniu, że tam my stamtąd jechaliśmy. Godzina w pół do piątej, już jest ciemno. 119 km w 6 godzin 21 minut. Tempo odcinka 3 minuty 37 sekund na kilometr. Która to już jest? Piąta godzina już jest? No, 9 po piątej. No. 33 km w 7 godzin 1 minutę. Tempo odcinka 2 minuty 54 sekundy na kilometr. Nie wiem, czy to będzie widać, ale Gostyń już widać. Światła. Gostynia w nocy. Tak naprawdę jest godzina za 15:06, a już jest ciemno. Zbyszek przed chwilą odbił do siebie swoją drogę. Teraz pozostały mi jeszcze 4 km do domu. Także wyjazd się super udał. Jestem zadowolony. Prawdopodobnie dobiję do 150 km, bo już teraz mam 145, może nam 2 zabrakną. Zobaczymy.